dobry, dzień dobry. Witam wszystkich u mnie na kanale. Dawno mnie nie było, dawno nie rzucałem żadnego vloga, żadnego filmiku. Mamy 2 lipca, jest godzina 4:30 rano. Postanowiłem się wybrać na godzinkę, dosłownie na godzinkę, półtorej przed pracą. Za mną przepiękna podwarszawska Wisła, a ja tutaj całkiem nieopodal, niedaleko będę próbował, może złapię jakiegoś szczupaczka, może o konia. W każdym razie dzisiaj nie sama Wisła, ale rozlewiska Wisły, więc zapraszam do oglądania i już niedługo ukaże się film z długo wyczekiwanymi boleniami. No, ostatnio mam mało czasu. Zapraszam do oglądania i trzymajcie się. Strzałeczka! Proszę bardzo. A cóż, to szczupaczyna. Z Wisły. Malutki. Brawo. Jaki waleczny kolega. Nie miał szans się w ogóle wypiąć. Teraz cię uwolnimy. No, tak zaśrze żar, że to może być problem. Taki szczupaczek z Wisły. Taki ze 35 po 40 cm. Pięknie ubarwiony. Nawet bardzo pięknie ubarwiony, jak nie na Wisłę. Na Wisłę się zdarzają takie blade szczupaki, a ten jest tak mocno wybarwiony. No. Wypuszczamy kolegę. No. Oj, wyskoczył. Szedł. Szczupak! Szczupak! Znaczy szczupaczek! Dziabał, dziabał i wydziabał. Nie, ja tam wypuszczam. A, no, to dobrze. Wisełki niewielki.
Jak? Coś większego. Albo też szczupak. Szczupak! No? Ten sam rozmiar. Heh, ale jaja. Troszkę większy, ale tu będą mi potrzebne cążki niestety. Otwórz gębę. Taki ze 45, nie więcej. Proszę. 40-taczek. Kolejna rybka. Z wisełki. No, ułaskawiamy kolegę. Odszedł. No, uciekaj. Uciekaj. Ty kurwa.
Szczupak. Co? Nie, tu bolenie są. Jego to wpół wypuścić tam. Ale jakie silne są w Wiśle szczupaki. Dużo silniejsze niż z jeziora. Ładny.